tych drużyn, które będą w przyszłym roku aspirowały do awansu, jest kilka. Myślę, że nazwiska we wszystkich notesach prezesów się powtarzają, więc ci najbardziej chciani na pewno nie są tani. My gdzieś tam prowadzimy rozmowy dwutorowo pod względem tego, jakby się udało awansować w tym roku, jakby się nie udało. Chociaż myślę, że te nazwiska w przypadku, jakby się udało, to są, myślę, wszyscy rozmawiają wtedy o tych samych i tak to wygląda. Ale no, mówię, rozmawiamy dwufazowo. Jeśli gdzieś tam nie awansujemy, to myślę, że w przyszłym roku też będziemy kandydatem do awansu. Życzę oczywiście, żeby się udało awansować, ale jeśli się nie uda, to powiedz, myślisz o dużych zmianach w tej drużynie, która już jest, czy raczej o takiej ewolucji, wymianie jednego, maksymalnie dwóch nazwisk i pozostawieniu tych, którzy już byli? Nie jestem w stanie tego powiedzieć. To będzie tak jak co roku, że jest jedno, dwa nazwiska, czy będzie więcej, to ciężko jest mi powiedzieć. Na pewno nie chcielibyśmy robić totalnej rewolucji, ale chcemy, żeby ten skład był na tyle mocny, stabilny, żeby atmosfera była dobra w drużynie i w klubie, żeby ten wynik było łatwiej osiągnąć. Ogłosiliście dziś, że zostaje Jakub Krawczyk. Czy w przyszłym roku rozmawiamy o nim pod kątem pozycji juniorskich jeszcze, czy już pozycji U24, bo o tym też się spekulowało? To jest trudno powiedzieć na chwilę obecną. Zobaczymy, w jakiej formie będą pozostali juniorzy, bo jeśli faktycznie Kuba będzie, no, ta forma będzie rosła tak jak rośnie do tej pory, to można go używać na U24, ale równie dobrze można go używać z pozycji juniora i zastępować innych, więc tych pozycji jest, możliwości jest kilka i na chwilę obecną nawet się nie zastanawiałem na ten temat. Powiedziałeś, że byłeś bliski odejścia, ale zostajesz, bo będzie ambitny cel na przyszły rok, czyli awans do Ekstraligi. Jeśli nie awansujecie w tym roku, że zostałeś też namówiony przez członków zarządu, to jest taka ostatnia szansa, że dajecie sobie ostatni rok na awans do Ekstraligi. Jeśli go nie będzie, to ty później odchodzisz? Dzisiaj mam powiedzieć, że odchodzę? To nie wiem, to czas pokaże. W tym roku gdzieś tam był taki moment, że naprawdę byłem przekonany o swoim odejściu, tak powiem, że w pewnym momencie już wydawało mi się, że podjąłem decyzję, ale mówię tutaj prezes czy ci główni sponsorzy gdzieś tam z braćmi Garcarkami na czele na tyle mocno nalegali, że zdecydowałem się, że na co najmniej jeszcze jeden rok zostanę. Mariusza, powiedz, bo pojawiła się w końcu po wielu tygodniach odpowiedź Polskiego Związku Motorowego na te tematy szkoleniowe i co dalej, co ty myślisz o tej odpowiedzi? Ja tam, moim zdaniem, powiem w ten sposób, no albo szkolimy, albo przestrzegamy regulaminu. Regulamin nie jest szkoleniowy, tylko jest do karania, a nie do szkoleniowego. Można zobaczyć wszystkie możliwe kategorie juniorów, jakie my jedziemy, czy to są 250, czy to są minitor, czy to jest juniorzy, my jedziemy wszystko własnymi wychowankami i nas się za to kara, że jedziemy po raz kolejny po medale tylko i wyłącznie swoimi juniorami. My teraz mamy przypadek zawodu w Gorzowie, wypada nam Poczta, wypada nam Grzelak, my dalej jesteśmy w stanie stworzyć pięcioosobową drużynę składającą się z naszych wychowanków. Jeśli ktoś twierdzi, że my nie szkolimy, no to ja nie wiem, co to jest. Chyba oprócz Unii Leszno jesteśmy jedyną drużyną, która ma tylko i wyłącznie w swoim składzie swoich wychowanków, więc nasza decyzja jest jaka jest. Wiem, że w większości z klubów, tych, którzy zostali ukarani, bo to są te kluby, które faktycznie szkolą, jest podobna i jeśli GKS rzeczy tak uprze, to kilku klubów w przyszłym roku po prostu nie będzie w lidze i tyle.